I dzień dobry, bardzo mi miło po raz pierwszy w Ekspresie Biedrzyckiej przywitać Tomasza Trelę, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, przybije pan piątkę Platformie Obywatelskiej po wysłuchaniu tych wszystkich gospodarczych propozycji, które w sobotę szerokim strumieniem się rozlały na cały kraj? Znaczy ja przede wszystkim Platformy Obywatelskiej za to nie będę krytykował, dlatego że przedstawiła swój pogląd, przedstawiła swoją wizję, swój plan gospodarczy. Ja nie ze wszystkimi postulatami się zgadzam. Niektóre bym rozszerzył. Zresztą nie tylko ja, tylko Lewica, która mówi o niektórych postulatach od dawien dawna. Platforma zaproponowała kwotę wolną od podatku 10 tysięcy złotych, a Lewica proponuje, żeby to było 12-krotność najniższego wynagrodzenia w kraju. Więc kierunek Platforma obrała dobry, natomiast my proponujemy rozwiązanie, które ma odzwierciedlenie w wielu państwach Unii Europejskiej, żeby w końcu pokazać ludziom i dać ludziom oddech. Ci, którzy zarabiają mało, nie będą płacili podatku. Natomiast podoba mi się na przykład pomysł i podejście, że kończymy z tak zwanym nomen omen ekspresem legislacyjnym i nie będzie wrzutek z dnia na dzień, z godziny na godzinę, tylko każda ustawa, nawet ustawa poselska, będzie konsultowana, dlatego że wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Rząd, jak nie wie, co zrobić, to daje i wyłapuje tak zwanych 15 pokornych parlamentarzystów, którzy podpisują w ciemno ustawę i ją składają. Więc to są jakieś rozwiązania, które na pewno są wspólne. Natomiast dzisiaj rolą opozycji jest to, żeby się dogadywać, współpracować, wspierać, a nie krytykować, bo krytykuje już siebie sama wewnątrz prawica. Na całe szczęście, że się tam pomału już rozwalają. No, opozycja też bardzo lubiła się wzajemnie krytykować, podszczypywać wobec siebie, snuć jakieś uszczypliwości i złośliwości. No tak to troszkę wyglądało. Czy pana zdaniem teraz to wygląda inaczej? Czy rzeczywiście jest nadzieja na to, że opozycja zachowa się poważnie i poważnie będzie ze sobą współpracować? Bo na razie wyglądało to bardzo różnie, doskonale oboje o tym wiemy, wiedzą o tym też nasi widzowie, o czym sami zresztą piszą często. Tak, natomiast ja mam nadzieję, że ten etap podszczypywania takiego politycznego mamy za sobą, bo przecież trzeba powiedzieć też bardzo wyraźnie, my z partiami opozycyjnymi jako Lewica się różnimy, ale mamy też bardzo wiele punktów zbieżnych, stycznych i dzisiaj obywatele potrzebują mieć jasnej deklaracji, czy ta opozycja, która jest dzisiaj w parlamencie, oczywiście wyłączam z tego Konfederację, jest w stanie po wyborach, wygranych wyborach parlamentarnych, stworzyć rząd i wziąć odpowiedzialność za nasze państwo, za nasz kraj. Ja dzisiaj mogę powiedzieć w imieniu Lewicy, tak, ta lewicowa opozycja jest w stanie to zrobić. Pracują teraz zespoły tak zwane techniczne, które konsultują ze sobą pewne rzeczy, rozmawiają o bieżącej polityce, ale rozmawiają też o strategicznych rzeczach i te zespoły są w ramach PSL-u, Platformy Obywatelskiej, bo to jest taka naturalna działalność parlamentarna i mam nadzieję, że takie uszczypliwości polityczne przejdą już w kąt, ale no przecież są zdarzenia takie, które na przykład wprowadził do polskiej polityki, co mi się osobiście nie podoba i o tym od samego początku mówię, Szymon Hołownia, który wyłapuje parlamentarzystów opozycyjnych i próbuje pokazywać, no panie pośle, że nowa przecież polityka zawsze tak było, możliwa, no. Zawsze tak było, jest i tak będzie. No, kłusownictwo no tak, ale polityczne miało się w Sejmie dobrze od zawsze, w związku z tym teraz tak, wydaje tylko mi się, że pretensje do Szymona Hołowni są zupełnie nieuzasadnione, nie, bo naprawdę ja można mam by było mnożyć przykładów tych przejść i przejęć tak wrogich tak naprawdę. Ma pani rację, natomiast ja akurat jestem człowiekiem, który od 22 lat jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i żadnym pokusom nigdy nie uległem i tym bardziej wydaje mi się, że mogę o tym spokojnie i tak stanowczo mówić. Mnie się to nigdy nie podobało i mnie się to nie podoba, ale to ja to odkładam, bo my dzisiaj nie będziemy dyskutować i w przyszłości nie będziemy dyskutować, kto komu podebrał posłankę czy posła, kto na kogo zakusował, tylko myślę, że dzisiaj obywatele naszego kraju oczekują jasnej deklaracji po wyborach w 2023 roku, a jak będą wcześniej, to żeby odsunąć PiS od władzy jest potrzebna współpraca na opozycji i dzisiaj musimy dawać takie sygnały i mam wrażenie, i to chyba nie jest tylko moje wrażenie, że te ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące, ale zwłaszcza tygodnie pokazują, że w sprawach fundamentalnych, w sprawach strategicznych opozycja jest w stanie się ze sobą dogadać i współpracować. A jak będą wcześniej? Użył pan takiego sformułowania w sprawie ewentualnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Czy pan jest wśród tych, którzy wyśmiewają, Robert Biedroń tak robi na przykład, kiedy go o to pytam, wspólną listę opozycji, mówiąc, że absolutnie w ogóle nie ma opcji, żeby w ten sposób się porozumieć, że musi być to prawicowe centrum i prawdziwa lewica oddzielnie? Czy pan uważa, że jest szansa na to, żeby państwo się rzeczywiście
rzeczywiście dogadali i tą jedną listą do wyborów poszli. To znaczy, ja myślę, że o tej decyzji powinny zadecydować analizy, sondaże, pogłębione badania przed wyborami, aczkolwiek są dla mnie dwa warianty dopuszczalne. Pierwszy wariant, który jest preferowany, to są dwie silne listy opozycyjne. Jedna lista taka centrowo-liberalna, z nutką trochę prawicy, konserwatywnego podejścia, a druga to taka typowo lewicowa, progresywna lista, żeby ludzie mieli wybór i żeby nie tracić absolutnie żadnego wyborcy. I to by było chyba takie wymarzone rozwiązanie. No ale jest też wariant drugi. Zapomina pan o Konfederacji, która też jest w opozycji, więc będą trzy listy. No to, wie pani, ja przez... Znaczy o Konfederacji nie mówię specjalnie, dlatego że... A to niesłusznie, mnie się to wydaje, jest... że nie można Konfederacji ignorować. Znaczy ja nie ignoruję, żeby była jasność, tylko ja ich po prostu nie biorę do grupy tych partii opozycyjno-demokratycznych, dlatego że ja osobiście i myślę, że cała lewica nie wyobraża sobie jakiejkolwiek powyborczej współpracy z Konfederacją. Jeżeli Konfederacja chce współpracować, to ma tam Ziobrę, ma tam Kaczyńskiego i może sobie z nimi współpracować. Natomiast drugi wariant, o którym chcę powiedzieć odnośnie tej listy, no to jest lista, która była skonstruowana do Parlamentu Europejskiego. I ja uważam, mimo tego, że mogę tutaj być w mniejszości, że to był projekt, który osiągnął cel, bo zintegrował różne środowiska polityczne i nie zapominajmy, że, że konkurencją do tego projektu Koalicji Europejskiej, której członkiem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, była Wiosna Roberta Biedronia, która wzięła ponad 6 punktów procentowych poparcia i była partia Razem, która wzięła 1,5 punktu procentowego poparcia. Gdyby tak matematycznie, chociaż tego tak nie można robić, zsumować to poparcie, to już byśmy byli bardzo blisko Prawa i Sprawiedliwości. A gdyby trochę inaczej poukładać listy wyborcze, to myślę, że z PiS-em byśmy wygrali, dlatego że dzisiaj niestety, mówię to też z pewnym ubolewaniem, polityka i wybory mają trochę charakter plebiscytu i może się tak zdarzyć, że ludzie będą chcieli, mimo tego, że mają inne przekonania i trochę inne podejście, głosować na listę antypisowską. Więc pragmatyzm wyborczy i analiza wyborcza powinna dominować i decyzje powinniśmy podjąć przed wyborami. Natomiast bezwzględnie uważam, że jeżeli byłaby jedna lista, to po wyborach parlamentarnych każde środowisko polityczne rekomendowane do tej listy powinno tworzyć własny klub parlamentarny, żeby mówić o swojej tożsamości, o swoim programie. Zresztą ja pani powiem z własnego doświadczenia. Myśmy taką listę zbudowali w Łodzi na wybory samorządowe w 2018 roku. To jest jedyne duże miasto, które zrobiło taką koalicję ponadpolityczną. Pani prezydent Zdanowska osiągnęła 70% poparcia. W Radzie Miejskiej mamy 32 mandaty na 40-osobową Radę Miejską, a klub radnych jest Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No tak, tylko wie pan doskonale, że wybory samorządowe nijak nie da się ich porównać do wyborów parlamentarnych, więc przekładanie tego nie ma sensu. Dobrze, panie pośle, bo musimy przyspieszyć parę jeszcze ważnych wątków przed nami. Jak pan sobie analizuje dzisiaj tak z perspektywy? Kto chciał utopić Daniela Obajtka? Jak analizuję sobie z perspektywy, to Daniela Obajtka chce utopić środowisko Mateusza Morawieckiego, dlatego że ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie taśmy i takie przecieki daje się na typowe zlecenie polityczne. Jak pani popatrzy na sekwencję zdarzeń, rano w piątek jest wielka bomba, jeżeli chodzi o Daniela Obajtka, tego, o którym mówi się Bonaparte, tego, o którym mówi się Złoty Chłopak ulicy Nowogrodzkiej Jarosława Kaczyńskiego. Mija kilka godzin, jest godzina 16, pan premier Morawiecki przedstawia założenia do Krajowego Planu Odbudowy. Czyli jest taki dysonans. Ten Obajtek, który miałby mnie zastąpić, zobaczcie jakie on ma problemy, a ja tutaj ciężko pracuję, Mateusz Morawiecki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ja pokazuję, że będę walczył o przyszłość Zjednoczonej Prawicy, będę kolejne rozwiązania kładł na stole. Więc gdybym miał to w taki sposób analizować, to przeciek, wyciek, zlecenie czy praca nad neutralizowaniem Daniela Obajtka wychodzi od najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego. Być może ta pana teoria miałaby ręce i nogi, gdyby nie fakt, że doskonale oboje wiemy o tym, że Mateusz Morawiecki nie ma żadnego zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości. To jest wolny strzelec tak naprawdę, który oczywiście próbował niezmiennie budować wokół siebie jakieś środowisko, ale zupełnie się to nie udało, więc
Czy to na przykład nie jest tak, że jednak Zbigniew Ziobro, który obrasta w piórka, troszkę rośnie w siłę akurat Obajtka jako takiego politycznego syna Jarosława Kaczyńskiego chciał się pozbyć? Zdecydowanie ma więcej możliwości, żeby takie nagrania zdobyć. Ma więcej możliwości, ale to ja akurat tutaj z teorią, którą pani zaproponowała, się nie zgodzę, dlatego że ja postrzegam Zbigniewa Ziobrę jako starszego brata Daniela Obajtka i uważam, że to jest jedno środowisko polityczne i właśnie Zbigniewowi Ziobrze zależałoby na tym, żeby wzmacniać Daniela Obajtka, dlatego że przecież wiemy wszyscy, że największą tak zwaną polityczną kosę ma ze sobą Ziobro i Morawiecki, więc nawet nie jest chyba tajemnicą i nie powiem nic odkrywczego, że mówi się o tym konflikcie na Zjednoczonej Prawicy i mówi się o jego wygaśnięciu w momencie, kiedy Ziobro dopnie swego i zażąda głowy Mateusza Morawieckiego i miał podobno przyjść do Jarosława Kaczyńskiego i złożyć taką propozycję. Panie prezesie Jarosławie, my jesteśmy w stanie się uspokoić, ale ten Mateusz Morawiecki musi odejść. Jakbyśmy zaczęli te puzelki sobie składać i dokładać wszystkie elementy, to może Mateusz Morawiecki na pewno nie ma swoich stronników politycznych, no ale pewne instrumenty do działalności medialno-publicystyczno-politycznej ma i moim zdaniem zadziałał Mateusz Morawiecki i jego stronnicy, żeby podszczypać, uszczypnąć Daniela Obajtka. Na to szczypanie okazało się, że no, wielu też polityków Prawa i Sprawiedliwości zobaczyło, kim jest Daniel Obajtek, bo przecież pani wie, że w Prawie i Sprawiedliwości właśnie, ale tu jest chciałam taka jeszcze pana, zasada. Przepraszam, weź słowo tak? Chwilowo, że kim jest Daniel Obajtek? Co właśnie pana tak naprawdę w tych taśmach głównie oburza? Oburza język, jakim się Daniel Obajtek posługuje, czy raczej no, sposób zarządzania personelem, no, w cudzysłowie tak to nazwę, który uskuteczniał Daniel Obajtek? Co dla pana tak naprawdę jest bardziej kontrowersyjne? Znaczy ja pani powiem bardzo wprost. No język mnie nie oburza, dlatego że pewnie pani, ja, każdemu się zdarzyło powiedzieć słowo na K, na S, no naprawdę, no nie róbmy z tego wielkiej afery. Oczywiście osoba, która jest osobą publiczną, on był wtedy wójtem, no nie powinna takim knajackim językiem się posługiwać, ale nie język jest najgorszy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pan Daniel Obajtek był samorządowcem, i z tych nagrań wynika, że jako samorządowiec wydawał polecenia personelowi prywatnej firmy. No to jest absolutnie zakazane. Samorządowiec nie może łączyć swojej pracy samorządowej z jawnym, tu w tym przypadku niejawnym, kierowaniem spółki z tylnego siedzenia. On przed sądem zeznał, że takich poleceń nie wydawał, że nie ma z tym nic wspólnego. Taśmy pokazują, że ma coś z tym wspólnego, więc to jest drugi zarzut, czyli tak naprawdę mówienie nieprawdy w majestacie naszej władzy sądowniczej. No i rzecz trzecia, no oburza mnie to, że od momentu, kiedy ta sprawa trafiła do prokuratury, a prokuratorem jest Zbigniew Ziobro, ta sprawa nie dostała żadnego biegu. To są trzy wątki, które pokazują, że Daniel Obajtek jest pod specjalną ochroną i dzisiaj, dopóki jest tym złotym chłopcem Jarosława Kaczyńskiego i takim młodszym bratem Zbigniewa Ziobry, może czuć się bezkarnie. Bo gdyby takie taśmy wypłynęły na któregoś z polityków samorządowców Lewicy czy Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Zbigniew Ziobro stałby na konferencji prasowej i mówił, że wszczyna postępowanie, i on będzie to postępowanie bezpośrednio nadzorował. Zresztą ja w piątek zażądałem od Zbigniewa Ziobry wszczęcia postępowania zapewne w tej sprawie z urzędu. Na pewno bardzo się przejął tym pana żądaniem. Na pewno bardzo się przejął i na pewno to postępowanie zostanie wszczęte. No to pokazuje właśnie te mechanizmy, jak działa Prawo i Sprawiedliwość i ci, którzy są chronieni przez najwyższych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, krótka chwila nam została, więc jeszcze dwa słowa na temat tego, co w gospodarce, w kontekście oczywiście epidemii koronawirusa. Dzisiaj warmińsko-mazurskie od dziś tak naprawdę znów zamknięte. Dzieci znów uczą się zdalnie, hotele pozamykane. No właściwie taki regionalny lockdown mamy. Czy pana zdaniem wprowadzanie lockdownu, czy regionalnie, czy w całym kraju w ogóle ma jeszcze jakiś sens? Bo wielu nawet już epidemiologów twierdzi, że ten rok pokazał nam, że jest to zupełnie nieskuteczne.
Znaczy, ja rozmawiam z ekspertami, bo posiłkuję się tu wiedzy fachowej, medycznej. Eksperci mówią o wprowadzaniu lockdownu, tylko mówią o wprowadzaniu lockdownu takiego racjonalnego, przewidywalnego. I skoro dzisiaj mamy wyłączoną Warmię i Mazury, no to tym przedsiębiorcom trzeba pomóc i trzeba stworzyć specjalny program dla przedsiębiorców i samorządowców z Warmii i Mazur. I dziwię się, że pan premier Morawiecki, który mówi o pomocy i wsparciu, i jakieś wsparcie udzielił na południu naszego kraju, wprowadzając taki lockdown, nie przedstawił alternatywy. I to jest złe, bo ja rozumiem, że są jakieś badania, z których wynika, że trzeba region ograniczać, ale jeżeli region się ogranicza, a nie wspiera finansowo, to tak naprawdę ten region się docelowo finansowo zabija. A na to nie powinniśmy pozwolić. Więc jeżeli będą takie podobne przypadki, to ja oczekuję od pana premiera Morawieckiego, że w ślad za decyzją pójdzie realne wsparcie i pomoc. Zresztą myśmy taką propozycję jako Lewica złożyli, 70% wsparcia finansowego. Ostatnio Senat taką propozycję przedłożył i to jest póki co w zamrażarce sejmowej. No ale widział pan przecież te różne firmy promocyjne, które wypłynęły w ostatnim czasie. Jeden właśnie dotyczy pomocy i tego, jak restauratorzy bardzo mocno chwalą rząd Prawa i Sprawiedliwości. Drugi, no to właściwie taki ukazujący, jak nie ma współczesną husarię premiera Mateusza Morawieckiego. No tutaj wszyscy chyba no tak, są zadowoleni ze swojej wewnętrznej polityki. No wie pani co, jakbym panią zaprosił na spacer po mojej Łodzi ulicą Piotrkowską i weszlibyśmy do tych restauracji, które są obsługiwane przez jedną czy dwie osoby, bo są wynosy i pani posłuchała, co oni myślą o tym wsparciu rządowym, no to byśmy o tym w pani programie nie mogli powiedzieć, bo tam jest musielibyśmy bardzo zrobić dużo drugie taśmę Obajtka, tak? Tak, musielibyśmy zrobić Obajtek bis i chyba bylibyśmy lepsi, jeżeli chodzi o ten knajacki język. No dobrze, ale już tak zupełnie serio. Czy pana zdaniem rzeczywiście sytuacja gospodarcza Polski, i naprawdę krótko, jest tak bardzo zła? No bo państwo utyskują, oczywiście część gałęzi polskiej gospodarki także, ale wyniki nie są takie złe. Wyniki nie są takie złe, dlatego że myśmy mieli przez 4 lata bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą. Przez jeden rok jest naprawdę bardzo ciężko to zbić, ale jeżeli będą nieracjonalne decyzje rządu podejmowane tak jak przez ostatni rok, to my z tej koniunktury będziemy strasznie pikować w dół. Dlatego dzisiaj jest dobry moment, żeby rozmawiać poważnie o gospodarce pod kątem Krajowego Programu Odbudowy, poważnie jeżeli chodzi o nową perspektywę Unii Europejskiej i poważnie jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców i dla pracowników, bo jeżeli tej pomocy nie będzie i firmy będą upadały, to będą likwidowane miejsca pracy, będzie rosło bezrobocie i wtedy nasza koniunktura spadnie na łeb, na szyję. Jest ostatni dzwonek na to, żeby o tym rozmawiać, wspierać się i pomagać w tych najważniejszych sprawach. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie pośle, za wizytę u nas i za tę rozmowę. Dziękuję Tomasz bardzo. Strela, Lewica. Dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Miłego dobrego dnia. Pozdrawiam.